Kolejna Noc Muzeów za nami. W tym roku sprawdziliśmy ofertę Strefy Kultury w Katowicach. Muzeum Śląskie przeżyło prawdziwe oblężenie. To pierwsza noc, kiedy muzeum wszystkie swoje podwoje, wszystkie drzwi otwiera. Przypominam, że w zeszłym roku Noc Muzeum co prawda obchodziliśmy tutaj na terenie nowej siedziby, natomiast jeszcze nie były czynne ekspozycje. Otwarcie nastąpiło po nocy muzeów, wtedy nastąpiła kulminacja. No a teraz, tak jak mówię, jedyna noc w roku, no a poza tym no mamy do dyspozycji raptem kilka godzin, aczkolwiek muzeum było czynne już od godziny 14. Cały szereg zajęć, warsztatów dedykowanych rodzinom, dzieciom, na galeriach, w przestrzeniach wystaw stałych, wystaw czasowych. Tam jest też możliwość spotkania się z kuratorami, no i usłyszenia zupełnie innych historii niż te, które zwykliśmy tutaj opowiadać na co dzień. Po raz pierwszy i jedyny raz w roku zwiedzający mieli wgląd do pracowni konserwacji. Generalnie na co dzień do pracowni konserwatorskiej wchodzą tylko konserwatorzy i obsługa muzealna, zwiedzający raz w roku w Noc Muzealną. Mamy pracownie dwie, jedna jest pracownią konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. To są te pierwsze trzy pomieszczenia tutaj i pracownia konserwacji papieru, pomieszczenie konserwacji suche i pomieszczenie konserwacji mokre. Oprócz tego mamy też pomieszczenie nazwane degestorium, czyli takie miejsce, gdzie werniksujemy, nasączamy różnego rodzaju preparatami obiekty muzealne. Dzisiaj przygotowaliśmy specjalnie dla potrzeb Nocy Muzeum wystawę obiektów, które trafiają do pracowni, które poddajemy konserwacji. W konserwacji papieru są to książki, oleodruki, a w przypadku konserwacji malarstwa oczywiście jest malarstwo i z rzeźby polichromowanej mamy chrzest Chrystusa w Jordanie XVIII-wieczny i XVII-wieczną chrzcielnicę z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Dla młodszych gości muzeum przygotowano specjalne warsztaty. Frekwencja jest niesamowita. Dzieciaczki mają przyjść z rodzicem albo opiekunem i tworzyć książeczkę. Wyobraźnia konieczna i dużo zabawy i dużo uśmiechu. Bazujemy na reprodukcjach naszych obrazów. Natomiast widzę, że dzieci poszalały i nawet wykorzystują stare gazety. Także to są totalnie takie odjechane książeczki. Jak co roku do dyspozycji zwiedzających był taras widokowy Szybu Warszawa. Nie tylko Muzeum z lotu ptaka, bo cały teren strefy kultury i dużo, dużo więcej. Przy dobrej pogodzie widać stąd Beskidy, więc obejmujemy wzrokiem naprawdę spory szmat terenu i myślę, że niepowtarzalna okazja rzeczywiście, żeby zobaczyć, jak aglomeracja i jej stolica wyglądają nocą, a ja gwarantuję, że jest na co popatrzeć. Także Spodek wziął udział w Nocy Muzeów. Każdy chętny mógł zobaczyć jego wnętrze, usiąść w loży honorowej oraz zobaczyć i posłuchać ostatniej rawy blues z udziałem Ryśka Ridla. Również MCEK zaprosił do swoich magicznych wnętrz. Prócz tradycyjnego zwiedzania można było odwiedzić specjalną strefę relaksu, gdzie była okazja do odpoczynku i posłuchania setów DJ-a Rawskiego. Noc Muzeów to doroczne wydarzenie odbywające się pod patronatem Rady Europy. Muzea tej nocy udostępniają swoje zbiory bezpłatnie.